Udało się. Udało się nam wszystkim. Całej ekipie Czuwaja. Pracowaliśmy ciężko przez tydzień na terenach dotkniętych powodzią. W szczytowym momencie w obozie za plebanią we wsi Żelazno było nas blisko 100 osób. Oto ksiądz proboszcz, Bartłomiej Łuczak. No tak, ksiądz Bartłomiej jest przy okazji strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zgadniecie też, gdzie był ustanowiony sztab kryzysowy podczas powodzi w tym miejscu. Na plebanii. To tak dla wszystkich, którzy mówią, że Kościół nie powinien mieszać się w różne społeczne sprawy i takie tam inne impertynencje. Na miejscu z nami byli ludzie z własnym sprzętem, piłami do betonu, metalu, drewna. Pompowaliśmy wodę z piwnic, szlam ze studni, które następnie uzdatnialiśmy. Podłączyliśmy do prądu szkołę, bibliotekę, remizę strażacką. O, mamy też spory udział w naprawieniu drogi, która po zerwaniu odcięła od świata jedną z części wspomnianej wsi. Nasze wywrotki i koparki do dziś zresztą pracują na miejscu. Sprawdzaliśmy i naprawialiśmy instalacje elektryczne w domach lokalnych mieszkańców z Żelazna, Ołdrzychowic, Kłodzkich. Ekipa z Bolesławca pomogła siostrom elżbietankom w miejscowości Wleń oczyścić piwnice. Tutaj specjalne podziękowania dla Marcina Kołodzieja, mojego serdecznego przyjaciela i jego ekipy. Zrobiliśmy kawał roboty z Młodzieżą Wszechpolską, no i rycerzami Kolumba, którzy w Radomiu otworzyli zbiórkę na rzecz naszej pomocy humanitarnej. Nie oczekujemy za to nic, moi mili. Nic. Nic poza przyzwoitością. Tymczasem słyszę z ust premiera: polski naród zdał egzamin. Wielkie narody zdają egzamin, kiedy trzeba się jednoczyć wokół pomocy. Możemy wyjść zjednoczeni z tej katastrofy. Jesteśmy to winni powodzianom, strażakom, policjantom i żołnierzom. No ja bym jednak prosił, aby narodem sobie niczego nie wycierać. Zrobiliśmy to nie dla was, a dla nich. Nie z wami, a obok was. I nie dlatego, że jesteście wy, lecz dlatego, że są oni. Bez względu na to, na kogo głosowali. Nikt z nas nie pytał, do jakiej parafii należą. Na kogo oddali głos. Po prostu szliśmy pomagać rodakom. I też wiemy, co będzie teraz. Teraz za to wszystko spałujecie nas 11 listopada. Ale jesteśmy na to gotowi, bo jak przestrzegał Herbert: a nagrodzą cię tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu. Zabójstwem na śmietniku. Szerszą relację z powodzi i specjalny program przygotowuję na najbliższy czwartek. No a teraz, pokazując jedynie fragmenty przyszłej audycji, już zachęcam was do śledzenia kanału. Jakość jest jaka jest, no ale nikt nie miał specjalnie czasu do kręcenia tego, co dzieje się na miejscu, ale coś tam udało się od ludzi zebrać i ze sobą posklejać. Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie i działajcie w imię Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Thank you.
takie pochyłe? Chcesz zostawiać? Będą to nie, wszystko to, co jest uszkodzone, to wywalić, ale wszystkie zdrowe zostawić. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś trochę o Kościele, trochę o narodzie, no i trwodze, którą przeżywam po powrocie z terenów powodziowych. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej w postaci linka, w SMS-ach, komunikatorach czy mailach. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego algorytmu no wiadomej prowiniencji. No tym bardziej, że nie publikowaliśmy żadnych materiałów przez ostatni tydzień, a może nawet trochę ponad. A YouTube lubi, jak jest ta pewna zależność powtarzalności, tej cykliczności. Więc to nam na pewno pomoże. A wszystko to, co dzieje się tutaj, jest możliwe tylko dzięki Wam. Przypomnę, że programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów i chce wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie klasycznie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia darowizny. No to co? Zaczynamy. W jakiej sytuacji się znajdujemy? Nie najlepszej. A dlaczego? Uważam, że naszemu pokoleniu, a może trzeba by powiedzieć szerzej, więcej, naszej generacji, przyszło żyć w najpodlejszym okresie historii od dekad. Może nawet swym zasięgiem należałoby ten czas rozciągnąć na pełne stulecie, co oznaczałoby z kolei, że druga połowa XX, jak i cały XXI wiek do chwili obecnej mogą przejść do historii jako te najbardziej karykaturalne i zwyrodniałe. Sama myśl o tym, że za 100 czy 200 lat potomni mogą nas sklasyfikować jako pokolenie próżniaków budujących koncepcję swojej teraźniejszości na dubach smalonych, jako tych, którzy co prawda mieli o sobie wielkie wyobrażenie, no i mieli. I na tym poprzestali. To wszystko napawa mnie jakimś strachem, ale też z drugiej strony obrzydzeniem. Oczywiście, parafrazując profesora Aleksandra Krawczuka, jeżeli za te 100 lat ktokolwiek jeszcze będzie umiał czytać i ktokolwiek będzie umiał pisać książki. Ktoś powie, jak to, panie Marku? Przecież było już znacznie gorzej. Były wojny światowe, wielki głód, rewolucja francuska, zabory i tak dalej. No tym różni się walka z wrogiem widzialnym, który ma nazwę, swoje chówce, chorągwie, który otwarcie głosi swoje zbrodnicze hasła,
od tego, który zatruwa powoli wszystko, co dla nas cenne. Tym się ona różni, że ten pierwszy swoją otwartością w działaniu pobudza nas do oporu. Drugi natomiast usypia, udając swojego. No co tu się mądrzyć? Przypomnijmy sobie Eneidę Wergiliusza. Pamiętacie, z jaką radością Trojanie wpuszczali drewnianego konia za swe bramy? Konia, który nazywany był podarunkiem za męstwo, a stał się klęską całego państwa. Dzielim mury, warownie miasta otwieramy. Do dzieła rwą się wszyscy. Podkładają kręgi pod nogi zwierza, inni karkiem powróz tęgi naprężą. Sunie w mury machina przeklęta, ciężarna bronią. Chłopcy wokół i dziewczęta śpiewki nucą, radośnie trącając powrozy. Ona wchodzi w głąb miasta, pełznie, pełna grozy. Prawdziwe zagrożenia często są w zupełnie innym miejscu, niż nam się by to wszystko wydawało. Są one w nas, to przede wszystkim, a dokładnie w naszych słabościach i wśród tych, którzy uprawiają chocholi taniec. Ta. Wernychora krzyczy i nawołuje. Każdy z nas widzi, co dzieje się, przecież na własne oczy zresztą, uzbrojone w szkiełko. A dookoła wszyscy mówią, że jest w porządku. Jest dobrze, więc o co ci chodzi? Wcale nie jest tak, że najgorszą figurą na politycznej szachownicy, która trawi całe społeczeństwa, są głód czy wojna. Oczywiście, gdyby podstawową funkcją istnienia ludzkości wynikającą z jej czystej natury była chęć przeżycia za wszelką cenę, a następnie prowadzenia łatwego i przyjemnego życia, no, moglibyśmy tak sądzić. Natomiast człowiek powołany jest do znacznie ważniejszych spraw niż porządnie się najeść, żeby nie powiedzieć nażreć, dobrze popić, żeby nie powiedzieć pochlać i w każdej okoliczności dawać upust swoim pierwotnym instynktom. Wojna, głód, katastrofy naturalne. Oczywiście wszystkie te zdarzenia z definicji stają się dla ludzkości przerażające, a to w swej skali, ogromie cierpień, mnogości fizycznych i psychicznych tortur, no ale wytrącają też one z siebie pewną substancję, nad którą organizatorzy tych podłych przedsięwzięć nie są w stanie w żaden sposób zapanować. Z czego składa się ta substancja? Ten, powiedziałbym, eliksir, który jest w stanie nas uratować. Z człowieczeństwa. Nie z humanitaryzmu, bo istnieje przecież na świecie najbardziej humanitarna armia i co z tego? Nie z humanitaryzmu, ale z człowieczeństwa. A czym jest człowieczeństwo, pokazał Jezus Chrystus. Ktoś może być rzecz jasna niewierzącym, może być agnostykiem, ateistą, poganinem albo wyznawcą którejś z denominacji chrześcijańskich, ale jeżeli jest sprawiedliwy w swoim osądzie, no to nie jest w stanie odrzucić nauczania chrystusowego, które nakazuje miłość. Najpierw miłość własną, a później tę do drugiego człowieka. Miłość nie polega jednak na mówieniu sobie tego, co sprawia przyjemność, ale na prawdzie. I każdy, kto mówi, że można wyobrazić sobie, albo że w ogóle istnieje miłość bez prawdy, bez względu na to, czy nosi sutannę, biskupi mucet, bez względu na to, czy ta sutanna jest biała, czy czarna, czy fioletowa, bez względu na to, czy wzywa do siebie katolickich blogerów, jak w ostatnich tygodniach Dawida Mysiora i zarzuca niesłychane rzeczy bez podstaw, sugerując się jakimiś anonimami, nie przedstawiając konkretnych zarzutów. Więc każdy, kto jest piewcą miłości bez prawdy, jest kłamcą i oszustem, a w konsekwencji naszym wrogiem. Wrogiem człowieczeństwa i naszego zbawienia. Nie ma miłości bez prawdy. Więc złe zdarzenia w rozumieniu ludzkim wcale nie muszą być takimi w oczach Boga. Często mówimy, powódź, gdzie był wtedy Bóg, jak mógł do tego dopuścić? W oczach Boga może to być po prostu zwykłym oczyszczeniem, co zaraz będę starał się udowodnić. Bo jak uczył apostoł Paweł, moc w słabości się doskonali. I o czym jest to zdanie? Ten cytat nie zachęca do tego, aby być słabym, ale naucza, sugeruje wręcz, że prawdziwa siła i doskonałość mogą ujawnić się w momentach słabości. Kiedy człowiek przymuszony biedą i nieszczęściem zgina swoje próżne kolana, nachyla swój kark, a może to robić tylko w jednej sytuacji, gdy naprzeciw niego stoi jego Stwórca i nie ma wyjątków od tej reguły. W przeciwnym razie karku nie nachylamy. Ta moc dojrzewa ze świadomości kruchości ludzkiego życia, z ludzkiej bezradności wobec czegoś, co nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, wobec czegoś, co jest nieuniknione i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, czegoś, na co nie ma rady. No i ta słabość nagle staje się bardzo oczywista. Wówczas widać jak na dłoni, że
Tak jak w czasach względnego spokoju z chęcią oddajemy się jakiejś gigantomanii i stawiamy człowieka na piedestale wszelkich zdarzeń, tak podczas katastrofy szybko dostrzegamy swoją małość, żeby nie powiedzieć nicość. Chcesz poczuć, kim naprawdę jesteś? To popatrz w gwiazdy. Spójrz na mnogość galaktyk i ogrom wszechświata. Poczytaj sobie Johna Taylora, posłuchaj wykładów profesorów Dragana czy Meissnera. Zderz swoje wyobrażenie wielkości człowieka z Hawkingiem. Bóg powołał ludzi do konkretnych rzeczy. Jego Syn, który jest jednocześnie człowiekiem i Bogiem, wskazał kierunki. Mamy od Niego listę, która jest do wykonania. Nic tylko wziąć ją do ręki i po kolei odhaczać. Ale czy to wystarczy, gdy do władzy dopuszczamy największe miernoty spośród nas? Gdy chęć zarządzania dla dobra wspólnego zmienia się w pragnienie rządzenia innymi, wolnymi przecież ludźmi? Gdy polityka staje się tak obrzydliwa, że ci, którzy powinni do niej iść dla dobra spraw wspólnych, już samą taką myślą pogardzają? Też często pytacie, panie Marku, może do polityki? No, ja inaczej odczuwam, czy też odczytuję swoje zadanie. Nie na polityce świat się zaczyna i nie na polityce się kończy. Polityka jest bardzo ważna, ludzie naszej wrażliwości i naszych zasad powinni w niej funkcjonować. Natomiast wmówiono nam, że predestynacją każdego człowieka, który aktywizuje się społecznie, pobudza w jakiś sposób innych do działania, jest zasiadanie w ławach poselskich, senackich czy rządowych. No nic z tych rzeczy. Narody są jak organizm. W każdym zdrowym organizmie i narodzie każda część odpowiada za inne funkcje jego żywotności. No bo co by było na przykład, gdyby trzustka, która przecież produkuje enzymy trawienne, pomagając w rozkładaniu białka, tłuszczy, węglowodanów na mniejsze cząsteczki, aby mogły być łatwiej wchłaniane, bym powiedział, przez organizm, zaczęła nagle udawać nerki albo serce. Nie stać mnie na politykę, bo muszę utrzymać rodzinę. Kraść nie będę, bo takie otrzymałem wychowanie i nie tego uczy mnie Chrystus. Czuwaj spełnia swoją funkcję, o której wam wielokrotnie mówiłem, od czasu powstania naszego kanału do momentu, kiedy Monika, czyli pani Czuwajowa, przekonała mnie do tego, aby odpalić tę cholerną kamerę i mówić do was to, co uważam. Więc mówiłem, że nie będziemy tylko funkcjonować w internecie, że na gadaniu się nie skończy, ale w odpowiednim momencie zaczniemy wychodzić na zewnątrz, poza sieć. No i tak też się stało. Może właśnie po to powstał ten Czuwaj, aby zmobilizować tę setkę porządnych ludzi, którzy na zew miłości i prawdziwego braterstwa rzucili swoje codzienne zajęcia, firmy, rodziny, obowiązki. Działali z nami w Brzegu, w Leniu, Żelaźnie, Kłodzku i Ołdrzychowicach Kłodzkich. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy wielką ekspedycję, która przez tydzień niosła pomoc naszym rodakom, którzy zostali poszkodowani w wyniku katastrofalnej powodzi i zaniedbań nadwiślańskiej władzy. W mediach oczywiście już widzimy kolejne tematy zastępcze, ale nasza grupa nadal będzie niosła pomoc tam na miejscu, nawet gdy wszyscy już o nich zapomną i w telewizjach nic się nie będzie mówiło. Dokładną relację z powodzi przedstawię wam, jak rzekłem, w najbliższy czwartek. Muszę sobie to wszystko bardzo dobrze poukładać, bo mam do powiedzenia w tej sprawie wiele. I wcale nie będę narzekał, nie. Przedstawię konkretne wnioski, którymi chcę się z wami podzielić, a które mogą pomóc wielu ludziom na przyszłość. Widziałem na miejscu bowiem ekspozycję najpiękniejszych cech naszego narodu, ale widziałem też wszystko to, co jest w nim podłe. Widziałem słabość ludzką, ale i instytucjonalną. Widziałem wspomnianą już kruchość ludzkiego życia, ludzką bezradność wobec czegoś, na co nie ma rady. W takich właśnie sytuacjach człowiek chce odwołać się do instancji wyższej, taką, którą często w życiu ułożonym i bezpiecznym, które prowadzimy na co dzień, się zazwyczaj pogardza, albo o niej zapomina, czy też udaje, że jej nie ma. Tak czy inaczej, zostawiając już katastrofę powodzi, życie nomen omen płynie dalej, a nie staje się ono łatwiejsze, gdy państwo trwa w permanentnej rozsypce lub co gorsza, nie ma państwa, a są za to partyjne układy, jak nowotwór i partyjniactwo niczym przerzuty tego nowotworu. Nie będzie ono łatwiejsze, gdy władza duchowa staje się jak sól zwietrzała i nie chce, aby ktokolwiek rozliczał ją ze swych działań, a gdy próba ta zostaje podjęta, no to ta władza zaczyna wymachiwać urzędowym kwitkiem, każe oddawać szacunek nie ze względu na skuteczność swego działania, ale sam mandat do sprawowania takiej władzy. Ja jestem zwykłym człowiekiem i nie mam żadnej władzy, ale szacunek u innych buduję przez 25 lat społecznej działalności. Szacunek u swoich dzieci buduję nie dlatego, że jestem biologicznym elementem ich powstania, ale dlatego, że jestem ojcem, że wskazuję im drogę, po której zachęcam, żeby szły.
Do głowy by mi nie przyszło, żeby sama funkcja nadawała mi prawo do tego, aby oczekiwać szacunku od swoich dzieci. Słuchaj mnie, bo jestem ojcem? Ojcowie są różni. Bywają różni. Nie jest w końcu łatwiej, gdy starasz się to, co nakazywał czy nakazuje Chrystus, a w tym samym czasie zmieniane są odwieczne prawdy wiary i ci, którzy zostali powołani, aby ich strzec, stają się głównymi siewcami zamętu. Gdy ci, którzy mają władzę, przebąkują co jakiś czas, że zło wdarło się do kościoła, ale żaden wprost nie powie, jak ma na imię i nazwisko to zło, bo chcielibyśmy je w końcu po tylu latach poznać. Jak to zło, które wtargnęło do kościoła, ma na nazwisko? Czy chodzi tylko o wartość nadprzyrodzoną, w sensie tego z dołu? Dzieje się też tak, gdy pozwalamy na to, że krzykliwych głupców, których jest przecież mniej, lepiej słychać od innych, którzy powinni przecież krzyczeć. A oni tymczasem ledwo podnoszą swoje zniewieściałe głosy, które nie są w stanie dotrzeć do nikogo. A tu trzeba krzyczeć, aby poruszyć mury. Gdy mężczyźni stoją w kościelnych ławkach i nucą coś pod nosem, szemrząc, zamiast w świątyni dać wyraz swojej wiary i głosem tubalnym oddać prawdę i sprawiedliwość swojemu Stwórcy. W końcu, gdy z łatwością ktoś chce decydować o życiu niewinnych, odbierać swym braciom wolność, gwałcąc wolną wolę, czyli jedyną rzecz, którą dostaliśmy od Boga na własność i z którą to rzeczą możemy zrobić, co nam się żywnie podoba, ale nie jest przecież też tak, że nie poniesiemy z tego tytułu konsekwencji. Gdy wybucha pierwsza bomba, gdy nieje się drugi dzień i spogląda, jak dzieci cierpią głód, gdy wielka woda porywa nasze domy, niweczy trud i dorobek całego życia, w końcu jak ten, który całe życie gromadził i zbierał, zostaje przysypany 2-metrową warstwą ziemi i nie jest w stanie zrobić już nic i niczego ze sobą zabrać poza człowieczeństwem, które łatwo można utracić. Za chwilę postaram się wyjaśnić, dlaczego uważam naszą sytuację za nie najlepszą, ale najpierw oddam głos C.S. Lewisowi, wielkiemu twórcy, myślicielowi, który w swojej książce Listy Starego Diabła do Młodego, która w roku 1942 ukazała się w Zjednoczonym Królestwie pod tytułem The Screwtape Letters i została poświęcona Tolkienowi, wyraził dokładnie to, co uważam w kwestii walki dobra ze złem i eksponowania człowieczeństwa, bo moc w słabości się doskonali, jak rozgrzane żelazo w dużo chłodniejszej przecież hartuje się wodzie. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tą apologetyczną powieścią chrześcijańską, mały wstęp. Książka składa się z serii listów, które stary diabeł, Screwtape, pisze do swojego niedoświadczonego siostrzeńca Wormwooda. Przedstawia ona wszystkie typowe elementy ludzkiego życia ze wszystkimi jego pokusami i wadami, widziane z punktu widzenia diabła. Screwtape zajmuje stanowisko administracyjne w biurokracji piekła, no i doradza młodemu kusicielowi, ucząc go, jak obchodzić się z naturą człowieka. W liście 5 nauka dotyczy wojny i zderzenia z nią ludzkich charakterów. Posłuchajcie. Mój drogi Piołunie, rozczarowałem się nieco. Miast wyczekiwanego szczegółowego sprawozdania z pracy, list twój jest jakąś mglistą rapsodią. Mówisz, że szalejesz z radości, ponieważ Europejczycy rozpoczęli jeszcze jedną wojnę. Widzę bardzo dobrze, co ci się przydarzyło. Nie oszalałeś, lecz jesteś tylko odurzony. Czytając między wierszami twego bardzo niezrównoważonego sprawozdania z bezsennej nocy pacjenta, mogę dość dokładnie odtworzyć stan twojego umysłu. Po raz pierwszy w swym zawodzie zakosztowałeś napoju, który jest nagrodą za wszystkie nasze trudy, udręczenia i oszołomienia ludzkiej duszy. I to ci uderzyło do głowy. Chyba nie mogę cię ganić. Próżno szukać doświadczonej i statecznej głowy na młodych barkach. Czy pacjent zareagował na przedstawione przez ciebie przerażające obrazy przyszłości? Czy doprowadziłeś go choćby do paru tylko wnikliwych, a pełnych żalu spostrzeżeń na minioną, szczęśliwą przeszłość? Może odczuł kilka subtelnych dreszczyków w swym wnętrzu? Spisałeś się więc na medal? Tak. To wszystko jest całkiem naturalne, ale pamiętaj. Pamiętaj, Piołunie, że obowiązek idzie przed przyjemnością. Jeśli teraz przez jakiekolwiek zlekceważenie sprawy doprowadzisz do ostatecznej utraty swego łupu, to przez całą wieczność cierpieć będziesz, pragnąc napoju, którego pierwszy łyk tak bardzo cię teraz uszczęśliwił. Jeśli jednak z drugiej strony przez stałe i z zimną rozwagą stosowane zabiegi zdołasz ostatecznie zabezpieczyć jego duszę, to stanie się on twoim na zawsze. Żywy kielich po brzegi wypełniony rozpaczą, grozą i zdumieniem
który będziesz mógł podnosić do swych ust tak często, jak często będziesz miał na to ochotę. Tak więc nie dopuść, aby jakiekolwiek twoje przelotne podniecenie odciągnęło się od istotnego twego zadania, którym jest podkopanie wiary i zapobieganie formowania się cnót. W następnym liście nie omieszkaj donieść mi szczegółowo o tym, jak twój pacjent reaguje na wojnę, tak żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, czy osiągniesz więcej korzyści, czyniąc zeń zagorzałego patriotę, czy też zapalonego pacyfistę. I w jednym, i w drugim wypadku masz bogate możliwości. Tymczasem jednak muszę cię ostrzec, byś od wojny nie oczekiwał zbyt wiele. Naturalnie wojna to rzecz zajmująca. Związane z nią lęki i cierpienie ludzkie są upragnionym i miłym pokrzepieniem dla niezliczonego mnóstwa naszych utrudzonych pracowników. Ale jakże trwałe dobro może nam to przynieść, jeśli nie wykorzystamy wojny do dostarczenia dusz ludzkich naszemu Ojcu w otchłani? Gdy patrzę na doczesne cierpienia tych ludzi, którzy w końcu wymykają nam się z rąk, to czuję się tak, jak gdyby pozwolono mi kosztować pierwszego dnia na wspaniałej uczcie, a potem odmówiono mi reszty. To gorsze, niż gdyby się niczego nie skosztowało. Nieprzyjaciel wierny swym barbarzyńskim metodom walki dozwala nam widzieć krótkotrwałą niedolę swych ulubieńców jedynie po to, by nas dręczyć i przyprawiać o męki tantala, drażnić złudzeniami, nadziejami, ten nieustanny głód, do jakiego doprowadza nas jego blokada w obecnej fazie wielkiego konfliktu. Myślmy przeto raczej, jak wykorzystać tę wojnę europejską, niż jak się nią cieszyć. Zawiera ona bowiem pewne tendencje, które same z siebie wcale nie są dla nas korzystne. Możemy spodziewać się dużej dozy okrucieństwa i nieczystości, ale jeśli będziemy nieostrożni, ujrzymy, jak tysiące ludzi zwraca się w tej ciężkiej próbie ku nieprzyjacielowi, podczas gdy dziesiątki tysięcy, które wprawdzie aż tak daleko się nie posuną, odwracają przecież uwagę od samych siebie i skierowują ją na wartości i sprawy, które ich zdaniem przewyższają ich samych. Wiem, że nieprzyjaciel nie pochwala wielu tych spraw, ale w tym właśnie tkwi jego wielka nieuczciwość. Często ogarnia on ludzi, którzy życie oddali za sprawy przez niego samego uważane za złe, a czyni tak z tej potwornej, sofistycznej podstawy, że ludzie uważali je za dobre i że szli za tym, co w ich pojęciu było najlepsze. Rozważ również, jak wiele jest niepożądanych zgonów w czasie wojny. Ludzie giną tam, gdzie widzą, że mogą zostać zabici. O ile więc w ogóle należą do stronnictwa nieprzyjaciela, idą na śmierć przygotowani. O ileż lepiej byłoby dla nas, gdyby wszyscy ludzie umierali w kosztownych zakładach leczniczych wśród doktorów, którzy kłamią, pielęgniarek, które kłamią, przyjaciół, którzy kłamią, tak jak ich nauczyliśmy, obiecując umierającym życie, umacniając w nich mniemanie, że choroba usprawiedliwia wszelkie pobłażanie dla siebie, a nawet jeśli nasi pracownicy znają swoją robotę, powstrzymują wszelkie sugestie przywołania księdza, by choremu nie zdradzać, w jakim jest prawdziwym stanie zdrowia. A jak zgubną jest dla nas ustawiczna pamięć o śmierci? Tej śmierci, jaką ludziom narzuca wojna. Jeden z najlepszych naszych oręży, zadowolenie się doczesnością, staje się nieprzydatny. W czasie wojny nikt nie sądzi, że będzie żył wiecznie. Wiem, Scrabtree i inni widzieli w wojnach doskonałą okazję do ataków na wiarę. Sądzę jednak, że to przesada. Nieprzyjaciel bardzo jasno uświadomił swych stronników, że cierpienie jest zasadniczym elementem tego, co on nazywa odkupieniem. No to też wiara zburzona przez wojnę albo zarazę w rzeczywistości nie warta jest trudu włożonego w jej burzenie. Mam w tej chwili na myśli cierpienie długotrwałe, takie, jakie przynosi wojna. Naturalnie w samej chwili przerażenia, jakiejś bolesnej straty lub fizycznego bólu, gdy rozsądek chwilowo nie działa, możesz swym człowiekiem zawładnąć. Przekonałem się jednak, że nawet wówczas, jeśli tylko człowiek odwoła się do głównej kwatery nieprzyjaciela, sytuacja jego jest prawie zawsze uratowana. Jeżeli człowiek odwoła się do głównej kwatery nieprzyjaciela, sytuacja jego prawie zawsze jest uratowana. Pisząc to, Screwtape, który jest diabłem, ma na myśli rzecz jasna Boga, a nieoceniona w relacji z nim jest instytucja Kościoła, który, jak głosi dziś wielu, popadł w zamęt i rozwarstwień. I wielu o tym mówi, ale żaden nie zdecydował się tego nazwać, tego zła, po imieniu. Wskazać konkretnie, jak rzekłem, którzy to hierarchowie z imienia i nazwiska odpowiadają za ten stan rzeczy albo które wydarzenia do tego doprowadziły.
bo tak się wydawało, a wyszło inaczej. Albo za podejmowanie przez siebie konkretnych decyzji, które miały zaradzić, a przyniosły opłakane skutki. Więc w jakiej sytuacji się znajdujemy? Dlaczego uważam, że w nie najlepszej? Bo w rozgardiaszu światowym, gdzie nic już nie jest oczywiste, gdzie moralne zasady i cywilizacyjny porządek, które towarzyszyły nam od tysiącleci, nie tylko są podważane, ale publicznie odrzucane, gdy chcąc się przeciwstawić dekadenckim miernotom, zamiast poparcia słyszymy milczenie albo obserwujemy jakąś ekwilibrystykę gestów, które przynoszą zamęt i dają fatalne owoce, to jak myślicie? Czy jest nam łatwiej tu na dole, czy ciężej? Gdy kościół hierarchiczny, który jest moją matką, matką trawioną dziś przez straszne choroby, upada, wycofuje się z odwiecznych chrystusowych pozycji, to jest nam łatwiej, czy nie? Czy gdy głosząc swoją postawą Chrystusa i Jego naukę, idąc do tych wszystkich ludzi z bezinteresowną pomocą, za plecami słyszymy, że promować tego nie wolno, to jest nam łatwiej, czy nie? Gdy mówią nam, że bez znaczenia jest wiara, którą wyznajesz, bo każda prowadzi cię przecież do zbawienia, to jest nam łatwiej, czy nie? Gdy czytasz najnowsze badania, chociażby z Urzędu Miasta Łodzi, mówiące o tym, że w tym właśnie mieście ponad połowa uczniów nie bierze udziału w zajęciach religii, to jest to powód do natychmiastowej reakcji, czy nie? Czy gdy widzisz takie zestawienie, jak to, to jesteś bardziej optymistą czy pesymistą? Bo to miejski raport wskazuje, że zainteresowanie tym przedmiotem, czyli religią, spada każdego roku. Najczęściej z lekcji wypisują się uczniowie starszych roczników. I oczywiście są takie sytuacje, do których należy też moja gromadka starszych dzieciaków, które pobierają nauki religii online. Jest to dosyć skomplikowany proces, natomiast ma się wtedy pewność, że nikt tam nie zakazi ich modernizmem. Ale to jest jakiś procent przecież, a może 0,5%. Więc ci, którzy się wypisują, robią to z innych pobudek niż chęć pogłębienia wiary i zachowania prawdziwej doktryny katolickiej. Po prostu nie chcą uczestniczyć w lekcjach religii. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Łodzi, w roku 2019 religię wybrało 38 tysięcy uczniów, a obecnie liczba ta zmniejszyła się o 10 tysięcy. A co ciekawe, taki sam trend można zaobserwować w kontekście zajęć etyki. Do tego doprowadzili. Najwięcej uczniów opuszcza lekcje religii w szkołach ponadpodstawowych, gdzie z tego przedmiotu zrezygnowało aż w Łodzi 86% uczniów. Na rok 2024 chęć uczestnictwa w zajęciach wyraziło jedynie 3,5 tysiąca uczniów szkół średnich, podczas gdy w całej Łodzi w szkołach średnich znajduje się 24 tysiące takich uczniów. No i dalej. Zdarza się, że w szkołach branżowych w Łodzi, a to są przecież szkoły bardzo tam powszechne, na religię uczęszcza tylko jeden uczeń, co wynika z kolei z danych z ostatnich 5 lat. Liczba zapisanych na ten przedmiot spada w tym okresie o wspomniane wcześniej 10 tysięcy, no i w bieżącym roku szkolnym kolejne 2 tysiące uczniów w Łodzi zapowiedziało, że nie będą, czy nie chcą uczestniczyć w tych lekcjach. Z kolei łódzki metropolita, kardynał Grzegorz Ryś, oczywiście zauważa, że niska frekwencja na lekcjach religii istnieje, natomiast stwierdzi, że jest to problem głównie większych miast. Jakby to księże kardynale miało jakiekolwiek znaczenie. Dusza jak dusza. Dziś miasta, jutro miasteczka, po nich przyjdą wsie. Taki jest efekt nowoczesnej ewangelizacji. Ewangelizacji, która za wszelką cenę chce się przypodobać światu. Kardynał podkreślił również konieczność zrozumienia przyczyn tego zjawiska, no i wskazuje, że trwają próby jego diagnozy. Ale tu nie trzeba nic diagnozować. I też dobrze by było, żeby hierarchia kościelna zdała sobie sprawę, że my, cywile, świeccy, w naszym życiu zawodowym, tym pozakościelnym, wykonujemy pewne czynności, mamy jakieś umiejętności, za które inni chcą nam płacić. Ja na przykład mam takie umiejętności, za które ludzie chcą mi płacić. Mówię tutaj o zarządzaniu kryzysem, budowaniu strategii dla przedsiębiorstw. Więc mógłbym tutaj niektórych pouczyć z mojej działki. Uważam, że tutaj nie potrzeba sztabu ekspertów. Odpowiedź jest prosta. I ukazałbym ją na początek w takim oto obrazku, w tym filmiku. Foi-lhe conferido por Deus o mandato de subjugar a terra e dominar as outras criaturas. A fé nos diz que Deus colocou os seres humanos como administradores da sua casa, o planeta Terra.
Przez to właśnie nikt z młodych nie traktuje Kościoła poważnie. Dla młodego człowieka z jego wielkimi problemami młodości, dorastania, jakichś rozterek, które są z tym związane, najważniejsze jest to, aby traktować go poważnie. On nie potrzebuje głupkowatych tańców, pseudoartystycznych wyrazów, ale ojcowskiej silnej ręki. Każdy, kto w swoim życiu upadał, wie, jak ważna jest silna ojcowska ręka. Ręka, która zamiast głaskać czy też karcić, jest po prostu silna w swym uścisku, szorstka w dotyku, ale jednocześnie bardzo ciepła, zdecydowana, niosąca ku górze, wyciągająca z najgorszej opresji. I tu też mogę was pouczyć, bo tak się składa, że w małżeństwie jestem od lat 16 i ojcem jestem czwórki dzieci, w tym dwóch chłopaków dorastających. I wszyscy, którzy przykładają rękę do tego, co widzieliśmy przed chwilą na tym filmiku, są za to, co dzieje się w Łodzi, odpowiedzialni. Oczywiście jest to w mojej ocenie, mogę się mylić, ale nie sądzę. Z drugiej strony, po co to diagnozować? Przecież każda wiara prowadzi do zbawienia. Niech sobie dzieciaki więc wybiorą, na jaką lekcję chcą iść, w jakiej religii chcą uczestniczyć i problem załatwiony. Czyż nie tego uczycie? Czyż nie o tym mówi ostatnio papież Franciszek? Mogą znaleźć sobie drogę przez islam. Czy nie tego uczy Sobór Watykański II? Te dokumenty, które stworzyliście wbrew Kościołowi? Dlaczego przytaczam dane z Łodzi? Po pierwsze dlatego, że są świeże i zostały upublicznione 2 dni temu. Po drugie dlatego, że Łódź jako archidiecezja przoduje w tej nowoczesnej ewangelizacji. Bo przecież tam na stadionie trwała ta pseudo msza święta i jakiś to wielki zachwyt towarzyszył temu pasterstwu. Kiedy widzieliśmy te tłumy dzieciaków na stadionie. Tak jakbym nie był dzieciakiem, dorastającym chłopakiem i nie wiedział, w jaki sposób przyciąga się młodzież na takie spędy, która nie musi oczywiście w tamtym czasie iść na lekcje, więc woli iść na stadion. Gdybyście zrobili to w niedzielę albo w sobotę i nie przymuszali, byłyby pustki. Gdybyście zabrali ich na turniej szachowy, też by poszli. Ale nie o to chyba w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak widać po badaniach, owoce takich zachowań wśród młodzieży są nazbyt widoczne. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Czytamy u Mateusza w rozdziale 18, wersecie 6. Papież Benedykt XVI, świeć Panie nad jego duszą, wyraźnie wskazywał, że to wyrażenie najmniejsi w języku Jezusa oznacza zwykłych wierzących, którzy mogą być zakłopotani w wierze intelektualną arogancją tych, którzy myślą, że są mądrzy. Tak więc tutaj Jezus chroni depozyt wiary zdecydowaną groźbą kary dla tych, którzy wyrządzają tym najmniejszym krzywdę. Zrozumiałe? Moim zdaniem bardzo proste. I tak popłynął pierwszy już od ponad tygodnia program na kanale Marek Miśko Czuwaj, a przypominam, że powstają one dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Dobrze wiecie, że bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Znajdziecie tam wszystkie informacje. Dzięki wam Czuwaj może również wychodzić na zewnątrz, bo po to powstaliśmy i dlatego Marek Miśko Czuwaj, sam kanał, był nazywany od początku projektem. Projekt to jest coś, co jest w trakcie rozwoju, budowy. I my to jeszcze budujemy. Sam kanał to nie wszystko. Budujemy tu wielką, wspaniałą, katolicką i patriotyczną społeczność. Oczywiście do tej społeczności zapraszamy i tych, którzy katolikami nie są. A wiem, że jest was tutaj sporo. Wcale się nie obrażamy, przychodźcie i czujcie się jak u siebie. A na odchodne w niedzielę. Jeżeli wiemy więc, że państwo kuleje lub nie istnieje, że nawet w dobie katastrofy, jaką jest powódź, politycy szczują jeden na drugiego, zrzucają odpowiedzialność z siebie na poprzedników. Więc jeżeli też będąc na miejscu przez tyle dni, jedyne co mi nasuwa się po tym, co widziałem podczas powodzi, to taka ponura puenta, zdanie, Boże, żeby tylko nie wybuchła wojna, bo przecież to wszystko tutaj nie istnieje. To człowiek chciałby widzieć gdzieś jeszcze jakieś schronienie. Tym schronieniem zawsze był Kościół. Zawsze był i powinien być Kościół, katolicyzm, który niejednokrotnie udowadniał,
że nie jest kwiatkiem do naszego narodowego kożucha, ale jak uczył Dmowski w broszurze Kościół, Naród, Państwo, istotą naszego narodu. Jeżeli nie ma państwa, klasy politycznej na odpowiednim poziomie, jeżeli nie wiadomo, kto jest sędzią, kto prokuratorem, kto trybunałem, którego eksperta trzeba brać na poważnie, a który plecie jakieś androny za pieniądze, nie mając żadnej mądrości. Jeżeli dobrzy ludzie, katolicy, są wzywani na dywanik do biskupa, gdy w tym czasie to z winy wzywających upadają całe diecezje, to gdzie znajdziemy schronienie? Skoro państwa nie ma, to w narodzie. Skoro Kościół abdykuje, to musimy go odwojować. Taki jest nasz obowiązek. Na początek zróbmy to czynem, naśladując swym zachowaniem Chrystusa i zawstydzając tych, których na wstyd jeszcze stać. Może się do nas dołączą. Kto wie? Amen. Tymczasem zostawiam was z fragmentem Dmowskiego, który daje do myślenia i wyraźnie wskazuje, dlaczego obok niszczenia naszej narodowej więzi tak bardzo zależy im na upadku katolicyzmu. A Dmowski sam kościółkowy wcale nie był. Raczej nie był. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Od rozbicia narodowego na skutek rozbicia religijnego ocaliła nas reakcja katolicka, a przynależność nasza do Kościoła powszechnego mającego swą władzę poza granicami państwa była podstawą naszej obrony w dobie porozbiorowej. Gdy zrobimy wysiłek myśli prowadzący do głębszego poznania źródeł, to się okaże, że tkwią one zarówno w naszym prastarym gruncie etnicznym i istnieniu przez wieki państwa polskiego, jak w naszym od 10 wieków trwającym katolicyzmie. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.